listopada około 6 na drodze pomiędzy Siniatką a Ratajnem doszło do zdarzenia drogowego. Z wstępnych danych wynika, iż 56-letni mężczyzna w wyniku zasłabnięcia stracił panowanie nad prowadzonym autobusem marki Mercedes i zjechał do przydrożnego rogu, doprowadzając do wywrócenia pojazdu. Środkiem transportu przewożonych było 12 pasażerów, z których 3 osoby zostały zabrane do szpitala. Postępowanie w tej sprawie prowadzi będą dzierżoniowcy funkcjonariusze. Badanie alkomatem wykazało, że kierujący był trzeźwy.